witajcie, witajcie nasi drodzy czytelnicy, widzowie. Ania Musioł i Małgorzata Sztyler-Furmaniuk. Dziś na Płachcioku w Brennej. Witamy Was pięknie. Witajcie moi roztomili. Na Płachcioku piękne widoki na całą Dolinę Brennicy. I dzisiaj, skoro taka piękna jest pogoda, to my się wybrali właśnie tu do Groniczka Kapkę. Niedaleko tam za nami ośrodek rekolekcyjny, także jak znajdzie Was kiedy, żeby porozmyślać nad życiem, to byście się tu mogli wybrać i na pewno będzie tu całkiem przyjemnie. Ale mamy jeszcze coś, Ania, no. Bo mamy jeszcze na drugim Gruniu arkę tak zwaną. To jest fantastyczna chałupa od pana projektanta, który teraz jest właściwie w całym świecie już znany. No, nagród pozbierał za tę chałupę strasznie moc. Czy się Wam podoba, czy nie, to już byście musieli sami ocenić kapkę z bliższa, ale jak się tam podziwacie na ten drugi gruniczek tam za nami, to tę arkę koniecznego idzie wypatrzyć. Także zachęcamy do odwiedzenia. My już kapkę szukamy wiosny, bo wiecie co, już tej zimy je tela. Dość. Tak, dość tela, już że już mamy dość tych śniegów i mrozów. Także my już dzisiaj szukamy przebi śniegów, a już są w Cieszynie, są w Brennej jeszcze nie, ale może lada moment. Przechodzimy tymczasem do życzeń. Na sam początek takie dość enigmatyczne życzenia do nas wpłynęły i se myślę, że to są takie jeszcze spóźnione, ale szczere na walentynki. Dziękuję bardzo za to, że jesteś mój mężu. Dla Arbena, Agusia. Teraz życzenia dla Krystyny Pasterny od rodziny Czyż ze Skoczowa i z Goleszowa z okazji jubileuszu. Bądź taka, jaka jesteś, niech cię lata nie zmieniają. Niech przyszłość przyniesie ci same niespodzianki, a o resztę się nie martw. Byłaś, jesteś i bądź sobą. Wszystkiego najlepszego. Od szwagra Mariusza z rodziną z Cieszyna, dla Arka z Cieszyna z okazji 49. urodzin. Wszystkiego, co w życiu najlepsze, spełnienia marzeń, zdrowia i wszelkiej pomyślności, Bożych darów i błogosławieństw, a Matka Boża niech macie w swojej opiece. Szwagier Mariusz z rodziną. A teraz o uwagę prosimy pana Korneliusza Kaletę, kiedy 18 lutego ma swoje 50. urodziny. Tak więc dużo zdrowia ci życzymy. Niech twój wiek cię nie przerasta. Niech nadzieja ciągle wzrasta. Choć 5 dyszek masz na karku, chwytaj rower, jedź do parku. Co przeżyłeś, to jest twoje, a przed tobą nowe boje. Dalsze plany i marzenia, jeszcze dużo do zrobienia. Najlepsze życzenia, zdrowia, wszelkiej pomyślności, a przede wszystkim błogosławieństwa Bożego życzą pracownicy cieszyńskiego wydawnictwa Arka. Moi roztomili, to już było wszystko, coście nam wysłali. Także chyba, żeście się wystrzelali kapkę z życzeń na walentynki. Teraz tych życzeń wszędzie było z OX-em. Także czekamy na Wasze życzenia później. A teraz kim? Jeszcze zachęcamy do szaleństwa. Ostatni w sumie tygodnie karnawału. Ale pamiętajcie o życzeniach. Na maila przysyłajcie życzenia@ox.pl. Albo jakbyście chcieli nagrać, to też można to samemu zrobić, też na pewno to dołączymy do naszego filmu. A teraz zapraszamy wszystkich jubilatów i wszystkich Państwa na muzyczny prezent. Do widzenia za tydzień. Do widzenia.